zobaczcie, jak jest. To zobaczcie, jak jest nonszalancki. Gdzie mamy taki opis obyczaju ucieczki z miasta, szukania inspiracji gdzieś poza centrum. Jak się miało Weissa, to się było z Westerbogą, tak? Która jest Amerykanką, która mieszka w Nowym Jorku. Proszę, każda z Was musi to przeczytać. Bo zaraz Wam każe to przepisać. Tak? Jakby ktoś chciał wody, to jest troszeczkę miejsc, tak? Nie, tu miejsce. Już odbite? No, spróbuj. Bardzo dobrze. No. I to dopiero, tylko słuchajcie, wyeksponujemy je na tej szarej ścianie. Witam. Dla mnie równość to tolerancja obydwu płci w ten sam sposób. Witam. Równość to dla mnie obowiązek, bo moim zdaniem każdy powinien siebie szanować i traktować tak samo. Dziękuję. Witam. Równość to dla mnie równouprawnienie i równe prawa dla wszystkich oraz szacunek, czy wzajemny szacunek. Witam. Równość to dla mnie tolerancja, zrozumienie i równość praw. Dziękuję. Dobra. Równość kojarzy mi się przede wszystkim z kobietami, tolerancją i nie wiem, czasami jakimiś manifestacjami, które kobiety urządzają, żeby mieć, żeby im się lepiej żyło z kobietami, znaczy z mężczyznami. No i to chyba na tyle. Dziękuję. Witam. Dla mnie równość to tolerancja, niedyskryminowanie tylko dlatego, że jest się innego koloru skóry albo płci. Dziękuję. Cześć, dla mnie równością jest równe traktowanie wszystkich ludzi. Nie ze względu na wiek, kolor skóry czy płeć. Dziękuję bardzo.